Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. No, mi się wydaje, że ja zawsze z dumą mówię, że jak rozmawiam ze znajomymi moimi piekarzami z zagranicy, że my w Polsce mamy faktycznie tradycję chlebową, prawda? Bo jednak nawet jak się pójdzie do jakiegoś sklepu, to jednak mamy tych kilka takich, czy to jest jakiś właśnie taki żytni, pytlowy, prawda? Te nazwy jakby same takie, które świadczą o tym, że ten chleb jest obecny u nas już od wielu, wielu lat. Chlebek pytlowy, chlebek staropolski, czy ten taki dworski. Stołowy, pszenno-żytni, dworski. Tak, kajzerka, bułka wrocławska, czy taka, że my ten chleb jemy i naprawdę on jest bardzo ważnym elementem kultury naszego stołu. Myślę, że teraz po prostu pojawia się coraz więcej osób, które, bo mi się wydaje, że ten chleb kiedyś był lepszy, bo na przykład była też taka w Polsce tradycja takich piekarni liliputów, one się tak nazywały. To były takie małe, rodzinne zakładziki rozsiane po całym tym. Tak. Na każdym rogu, każdy miał gdzieś w okolicach domu. Bo to jest jak z kawą, to jest jak po prostu ze wszystkim. Były sobie takie fajne, małe zakładziki, one sobie funkcjonowały, piekarz pełnił ważną rolę społeczną, wszyscy go znali, wszyscy do niego przychodzili kupować chleb. Oni to przekazywali z pokolenia na pokolenie, aż w końcu przyszedł ten czas, kiedy za wszelką cenę po prostu kapitalizm chlebowy, musimy wyprodukować jak najwięcej, jak najszybciej, z jak najmniejszej ilości mąki, w jak najkrótszym czasie i sprzedać to no, za jakieś pieniądze. No i wtedy zaczęło się to wszystkie te małe zakłady zaczęły plajtować, bankrutować, bo ludzie oczywiście wybrali coś, co będzie może nieco tańsze, prawda? Zaczęli chodzić już nie do osiedlowych sklepików, tylko do supermarketów wielkich. No i to się oczywiście znowu szala się przechyliła na korzyść tutaj dużych zakładów produkujących. No ale ten chleb zaczął się psuć i nagle ludzie poczuli, że to jest po prostu jakaś nadmuchana struktura mąki, czy nie? Zaczęły się pojawiać artykuły o tym, czy co jest w takim chlebie, prawda, że tam niekoniecznie nawet jest mąka, że mąka to jest jakiś ułamek, jakby struktura tego chleba, jak się porówna taką bułę z supermarketu nadmuchaną do takiej bułki uczciwie zrobionej na zakwasie, no to jest ogromna różnica, jakby zakwas nigdy nie wyprodukuje nam takiej lekkości, prawda, i takiej objętości. Może, jeżeli jest dobrze prowadzony chleb i mamy dobrą mąkę i parametry naszej pracy, natomiast to jest niemożliwe jakby naturalnymi metodami do osiągnięcia. No i to się tak zaczęło robić. No i oczywiście znowu przyszła fala teraz dbania o siebie, prawda, bardziej świadomego. No kurczę, no wiemy jaka jest sytuacja na świecie, jeżeli chodzi o klimat, że to już nie jest po prostu widmo jakiejś klęski żywiołowej, tylko realnie, kurde, w tym tkwimy, jesteśmy i wiemy, że jeżeli coś z tym nie zrobimy, no to po prostu zjemy sami własny swój ogon. I ludzie jakby zaczęli znowu wracać, czyli znowu się teraz fala przechyla na korzyść tego świadomego, na korzyść prawdy, uczciwości w robieniu jedzenia i jakby wrócenia do starych metod, które zostały zapomniane, czy tam metod. To jest tak samo jak, nie wiem, jak z jabłkami, prawda? Kiedyś były stare odmiany jabłoni, potem ktoś powiedział, ojejku, one nie płodzą tyle owoców, no to podmienimy je na te, co dają zawsze idealne, okrągłe, czerwone jabłka, ale potem ktoś powiedział, hej, ale te jabłka nie są takie smaczne jak kosztele, czy bojkeny, czy tak dalej, prawda? I znowu jakby się wróciło. Także no my takie latamy w tą i w tą na przestrzeni wieków i lat. No natomiast myślę, że teraz już po prostu nie mamy wyboru i musimy się trzymać dobrej strony. Ale czy ty też widzisz, że to zainteresowanie jest coraz większe właśnie chlebem rzemieślniczym? Że ludzie się przekonują, że są na przykład gotowi więcej za niego zapłacić? Jest absolutnie, co zresztą widać po ilości jakby piekarni nowych, które się otwierają, że faktycznie ludzie wolą po prostu iść do sklepu i wydać te kilka złotych więcej za bochen, niż po prostu kupować kolejną nadmuchaną bułę, która będzie sucha po jednym dniu, bo to też ma, ja właśnie sobie tak myślę, że no, my bierzemy pewną kwotę za ten chleb, to nie jest mała kwota, to też nie jest jakaś duża kwota, ale jak się przyrówna do innych chlebów, to tak, ale ten chleb można jeść przez tydzień, każdego dnia. On troszeczkę wysycha, wiadomo, nie jest taki chrupiący jak pierwszego czy drugiego dnia, ale jakby wciąż jest do zjedzenia, a taką bułę jak się kupi, ja wiem, bo to też nie jest tak, że ja jem tylko swój chleb, czasami mój mąż po prostu jak coś zapomnę przynieść z piekarni, to on idzie do pobliskiej takiej piekarni, że tak powiem, bardziej sieciowej i przynosi ten chleb i ten chleb też jest smaczny. No nie można powiedzieć,
że to jest coś ohydnego. Natomiast na drugi dzień już on wysycha, już jest taki nieprzyjemny w jedzeniu, nawet opieczenie go jakoś nie za bardzo się da, więc tak naprawdę kupujemy coś, co jest dobre tylko przez jeden dzień, a nie jakby dojrzewa z każdym następnym. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.